Witam Was 22 sierpnia 2019 roku. Zabieram Was dzisiaj do Deczna, koło Świecia. Takie tam fajne kąpielisko. Pobiegamy trochę po plaży, a później skoczymy do wody. No i w końcu może jakieś złotko wpadnie, bo naprawdę w tym sezonie mam niedosyt. Oprócz tych złotek ze zlecenia nie wpadło mi tak naprawdę żadne złotko. Tak nędznego sezonu nie miałem od dawna. Tak więc co, widzimy się na miejscu i zapraszam do zabawy. No ledwo zacząłem zabawę i już wpadają 2 grosze i taka mała łuseczka. Tutaj trafiam na dołek, gdzie mam kilka sygnałów. Wpada 20 groszy. O, ale jazda. 2 złote. Kolejny sygnał jeszcze jest. I kolejne 20 groszy. No to ładnie. 2,40 z jednego dołka. To mi się podoba. Miałem taki tam sygnał aluminiowy i wychodzi taki śmieciuch z gwoździem na końcu. Teraz skoczyłem na siłownię plenerową i już skakuje taki mały guziczek od jeansów. Na razie na siłowni plenerowej wychodzą same groszaki. Tym razem 5 groszy. I kolejna znajda 10 groszy. W pierwszym momencie myślałem, że to jakieś sreberko, a to taki element od zameczka błyskawicznego. I kolejne 20 groszy. Patrz pan, taka tam sprzączka dziwna. Zawsze jakiś sygnał 59, 60 to są dwie opcje. Albo 5 zł, albo 5 groszy. Zobaczymy co będzie tym razem. Ani 5, ani 5. Z 1 groszyk wpada. Patrzcie, to jest mój ulubiony rodzaj znajdki. Taka zawieszka w formie trupiej czachy. Ale miałem silny sygnał. Zobaczcie, jaka fura wyłazi. Wow. Czerwony. Opel Corsa. Taki wanik. Bardzo fajna furka. Musiałem zrobić taką wielką dziurę, żeby wyciągnąć 2 złote z PRL-u. Kolejny sygnał to 10 groszy. No i dla Waszej informacji, wszystkie dziury po sobie zakopuję, tak żebyście nie myśleli. Nie ma po mnie śladu. Wyłazi mi kolejne grosze, tym razem 10 groszy. No nic moi drodzy, lipa i jeszcze raz lipa. Chodziłem jakieś 2 godziny z kawałkiem po plaży. No i wyobraźcie sobie, że wytargałem jakieś, nie wiem, może 5 zł mi się udało uskubać. Nie wiem, czy w ogóle jest sens chodzić do wody. No mała zmiana planów. Jest już po około 8, więc nie będę wchodził do wody jednak. Robię podsumowanie tych 2 godzin z kawałkiem. Tak więc zobaczcie, wpadło trochę zrywek. Jakieś 4,35 w drobniakach, a więc mega nędza, troszeczkę śmieci. To śmieszne autko, kawałek ołowiu. No, fantem dnia jest ta czacha. Taki wisiorek w kształcie czaszki. Tak więc rewelacji nie było. Ale mimo wszystko zapraszam na kolejne odcinki, bo na pewno się pojawią. Ci, którzy jeszcze nie subskrybują, to poproszę to zrobić. Trzymajcie się, pozdrawiam.